Na dzień dobry. Dziś wycieczka po stawie. Myślę sobie, póki woda ma jeszcze stan tylko krytyczny, to nagram taki spacerek, jak widać po brzegach. Wody ciągle ubywa. Ostatnio słyszałem w wiadomościach, że wody w Wiśle 40 cm. U mnie dokładnie tyle samo. Czyli stan krytyczny. Zaraz jakieś starożytne rzeźby się pokażą, prawdopodobnie na dnie. No bo tak mało wody. Jeszcze w historii rancha nie było. Wierzba pięknie urosła. Obok wiąz. Ładny, z takimi kolorowymi listkami. Biało-zielone. Lilie jeszcze gdzieniegdzie pokwitają. Parę kwiatków można spotkać. Późne jesienne kwiaty. Zarosły wszystko. Nawet hortensje. Ale śliczne. Zbiera się na deszcz. Brzozy już gubią liście, zrobiły się szare. Ostatnie grzyby jeszcze ze 3 tygodnie. Póki drzewa nie przestaną oddawać cukru do korzeni, to będą sobie rosły. Dryfuję tak powoli łódeczką, jak wiatr nas niesie. Tak nagrywam. Tam kolejna wierzba. Już piękne sznury masz do wody. Wyspa z olszynami. Olszyny powoli się wykraszają, ale jest już posadzona śliczna wierzba. Bocząca, myślę, że zarośnie całą tą wyspę. A ryby będą miały schronienie. Tu jest ta słynna górka saneczkowa. Tu lilia. No już jak widać, też przygotowuje się do zimy. Ale kwiatki jeszcze kwitną nad stawem. Zrobimy zbliżenie. Jeszcze dużo. Kolejna wierzba. Mam ich chyba 6 nad tym stawem. Daleko jedna od drugiej. Niech sobie rosną. Woda mocno zmącona, bo staw był poszerzany, a ryb sporo. Poszukiwanie pożywienia jeszcze ciągle mącą tą wodę, ale nic na to nie poradzę. A spróbujemy się troszeczkę odwrócić. Płyniemy sobie dalej. Cały czas kwiatki.
żelwie paszcze, aksamitki, goździki, rudbekie, jest dużo. Sadziłem parę sadźców, parę lilaków, niech będą. Jedna wyspa z domkiem dla kaczek. Druga wyspa z wierzbą. Tam za wyspą też wierzba płacząca. Piękna trochę trzciny. O, odepchniemy się od brzegu. Pokręcimy się trochę. Kółeczko. A czemu nie? O, niech będzie wesoło. Jak na karuzeli. Rozpędziłem mocno łódkę do iluś tam węzłów. Tak, teraz mała korekta i będziemy obserwować. Tu góra saneczkowa. Na razie kolorowa. Pięknie, deszcze, erozja wyrównały glebę. O, zobaczcie jaki wysoki brzeg od wyspy. Tu powinna być woda. Drzewa są pozostawione po to, żeby pięknie tymi korzeniami wiązały glebę. O, pokażę ile ich tu jest. Działa jak najlepsza faszyna. Nic tej ziemi nie jest w stanie wypłukać, korzeń na korzeniu. Wszystko poplątane. Jak zapora bobrowa. Szkoda, że tych kwiatów zimą nie będzie. Fajnie by się zjeżdżało na sankach wśród tych kwiatów. Tu niezwykle ciekawy okaz. Piękne kolory ma. Niesamowite. Jakby ktoś chciał zebrać sobie nasiona, to zapraszam z takiej łączki. Na drugi rok tyle już tu aksamitek nie będzie. Będą inne kwiatki. Przede wszystkim te bylinowe. Bo wśród nich posiałem wiele bylin, łącznie z jeżówką, z rudbekią. I one będą kwitły. Jest też goździk dwuletni, cegiełka tak zwana. Niech sobie kwitną jeszcze z 4-5 lat. Później zostawimy tylko kilka bylin. Resztę będę kosił wykaszarką. Tylko te wielkie byliny. Takie co zauważę. Co szybko wyjdą na wiosnę, dadzą znać, tu jestem. Będziemy zostawiać. A tak będzie. Wyspa zieleni i trawy. Bo myślę, że te zimy wrócą. Te śnieżne. I będziemy razem z wnukami jeździć sankami. Może jakąś chatę tam postawimy u góry.
A za tydzień to chyba już liści na brzozach nie będzie, jak nie popadę. Momentalnie oblatują. Masakra, dopiero wrzesień. Ale co tu się dziwić, żurawie odleciały, gęsi odleciały. Jak mocno zleje, to przyjdzie mróz i będzie już zima. Tam mam żółtą odmianę katalpy. Posadzona, dwa razy musiała być wyrywana, bo żeśmy rozplantowywali ziemię i ciągle była za wysoko. Ziemię się rozrzuciło, trzeba posadzić z powrotem. Potem jeszcze jedno plantowanie, bo ziemia obeschła i znowu trzeba było ją przesadzić. I znowu to ładnie brzeg już też zarósł. Parę olszynek, tam mam świerk, to olszynki wytnę. Zostawię tylko świerka i brzozy. Tak, żeby się brzeg dalej trzymał korzeniami. Tam już widać koniec stawu. Posadziłem niedawno akację na tej glinie. Przytargałem ją z żoną i posadziliśmy lap pszczół, bo tam z ziemi, z urobku zasypałem kawałek stawu, gdzie nie dochodziła długo woda. I teraz będzie akacja się rozkrzewiać i kwitnąć dla owadów. Jestem już na końcu stawu. Rosną tu olbrzymie dęby, które ocalały przez wichury. Od kłusowników. Ładny brzeg, same dęby. Na brzegach sieją się sosny, świerk. Z czasem będzie wszystko do samej wody zarośnięte. Dalej już sosnowy las. Tam ciągnie się jeszcze las brzozowy, tutaj akacje, jarzębinki, tak by były smaczne witaminki. Ustawiłem teraz kamerę na burcie i płyniemy sobie pomaleńku w stronę pomostu, który jak na niektórych jeziorach jest kilka metrów od brzegu do wody. Trzeba tak długo iść, że człowiek jeszcze zadyszki dostanie. A takie przyszły lata i nic nie zrobisz. Będę mało mówił, więcej wiosłową, bo wiatr dosyć duży na tą zmianę pogody. Staw dosyć duży i ściąga nas. Tam, gdzie nam nie zależy. Popłynę teraz z drugiej strony wysp.
No i na tym kończymy wycieczkę. Wszystkim życzę miłego dnia i do zobaczenia.